Witam Cię serdecznie, drogi bracie i siostro, drogi przyjacielu. Chciałem podzielić się czymś ze Słowa Bożego, co od wczoraj wieczora, w zasadzie dzisiaj od wczoraj wieczora, to słowo w nocy przyszło do mnie. Dzisiaj rano też obudziłem się z tym, rozważałem i czytałem. Medytowałem nad tym słowem i myślę, że to jest ważne, żebyśmy to sobie uświadomili też. Dlatego, że czasami jest tak, że my mamy takie mylne oczekiwania, po prostu mylne oczekiwania odnośnie ludzi niezbawionych, niewierzących. Myślimy czasami, że kiedy i oskarżamy się i nosimy takie poczucie winy, poczucie jakiegoś takiego brzemienia, ciężaru na sobie, że kiedy ludzie nie nawracają się, kiedy ludzie nie przychodzą tłumnie do Jezusa Chrystusa, kiedy ludzie nie przyjmują Jezusa Chrystusa, to coś z nami jest nie w porządku, coś z nami jest nie tak i wtedy czujemy jakieś takie po prostu poczucie winy, poczucie często potępienia mają ludzie wierzący. No bo jak to? Jestem przecież wierzący, narodzony na nowo, nawrócony, przecież mam być świadectwem, Duch Święty jest we mnie. No ja, a ci ludzie nie przyjmują. Kochani, chciałem powiedzieć i tutaj nadmienić przede wszystkim, że zobaczmy. Było wielu ludzi w historii namaszczonych. Można poczytać w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w listach apostolskich. Możemy to przeczytać, Dzieje Apostolskie. Możemy przeczytać historię Kościoła i zobaczymy, że było wielu ludzi namaszczonych, bardzo namaszczonych i wielu ludzi potężnie używanych przez Boga, a nie wszyscy ludzie przyjmowali to, co oni głosili. A w zasadzie można powiedzieć, że większość ludzi odrzucało poselstwo głoszone przez tych wielkich mężów Bożych. I my dzisiaj na przykład też stawiamy nagrobki tym mężom Bożym, mówimy o jacy oni byli, co oni głosili, jacy byli namaszczeni, jacy byli wielce używani przez Boga. W tamtym czasie oni byli znienawidzeni nie tylko przez świat, ale też często odrzucani przez znaczną część ludzi Kościoła. To byli ludzie często którzy dla nawet ludzi Kościoła byli zbyt można powiedzieć radykalni, zbyt tacy fanatyczni, można nawet powiedzieć, że ktoś by powiedział, że to byli jacyś tacy fanatycy dla niektórych postrzegani w tamtym czasie i wielu tych Bożych mężów po prostu było bardzo dużą miało opozycję. Bardzo dużą opozycję ze strony tak samo ludzi Kościoła. Ludzie Kościoła nie tylko im nie pomagali w tym, co oni robili, ale też jeszcze stawiali kłody pod nogami i byli tacy ludzie często odrzucani. Można tu wymienić postacie takie jak George Whitefield, czy przed którym zamknięto na przykład kazalnice, kościoły w Anglii swego czasu, kiedy usługiwać zaczynał John Wesley. Sam powiedział zresztą, że świat cały jest jego parafią. Jeśli oni zamkli drzwi kościoła przed nim, to świat jest jego parafią. Oni zaczęli głosić pod gołym niebem, na polnej przestrzeni. Wtedy zaczęły się tłumy nawracać. Ale tak, w tamtym czasie wiemy, że bo na tym się chcę skupić, przez świat ci ludzie byli często nienawidzeni i odrzucani. Sam Wesley kiedyś powiedział, że gdy przybędziecie do jakiegoś miasta, to połowa ludzi powinna was kochać, połowa nienawidzieć. Znaczy, w sensie takim powiedział te słowa, że tak powinno to wyglądać. Że ludzie powinni jedni was kochać, jak głosicie, inni powinni być wrogo nastawieni. Nie powinno być ludzi obojętnych. I my dzisiaj mamy takie mylne oczekiwania, że kiedy my jesteśmy wierzący, to wszyscy będą się nawracać, z którym będziemy głosić, zwiastować Ewangelię. Ale niestety tak nie jest
i później jesteśmy, tak jak mówiłem wcześniej, zawiedzeni, oskarżamy się, potępiamy się, czujemy, że to jest jakby nasza wina, myślimy, że ludzie się nie nawracają. Chciałem powiedzieć dzisiaj, że to jest mylne rozumienie zagadnienia Słowa Bożego na temat zbawienia. Bo co Boże mówi w liście do Koryntian i mówi tak, zaiste, myśmy wolnością Chrystusową dla tych, wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy są potępieni. Więc na tym świecie z perspektywy Bożej żyją ludzie, dwa rodzaje ludzi. Jedni to są ludzie, którzy przyjęli Chrystusa, przyjęli Go całym sercem, Jezus stał się ich Panem, są narodzeni na nowo, którzy są napełnieni Duchem Świętym i ci ludzie, oni są zbawieni tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Tak? Nie ma innej drogi. Niektórzy myślą, że będą zbawieni jeszcze przez jakieś inne rzeczy, przez dobre uczynki, przez świętych, przez jakieś tam zasługi swoje, ale nie ma innej drogi, jest tylko zbawienie przez Chrystusa. Jeżeli przyjął ktoś Chrystusa do serca i nawrócił się do Niego całym sercem, odwrócił od grzechu o 180 stopni, poszedł za Chrystusem i trwa w Nim cały czas, chce żyć świętym życiem i naśladować Jezusa Chrystusa jako swego Pana, świadczyć o Nim, nie wstydzić się Go, ale po prostu o Nim mówić, ma to pragnienie w swoim sercu. To nie zawsze znaczy, że On jest doskonały, taki człowiek. Ma dążyć do doskonałości, ale dopuszczamy się wielu uchybień, upadków, ale jeśli mamy to prawdziwe pragnienie Jezusa w sercu i życia świętym życiem z Nim, to jesteśmy zbawieni. Ale czytamy, że jest druga część na tej ziemi ludzi, którzy są potępieni. To powiedział też Jezus w swoim słowie, w Ewangelii Jana. Tu przeczytałem, że myśmy wolnością Chrystusową wśród tych, którzy są zbawieni i potępieni, czyli my jesteśmy światłością świata, solą ziemi i tą wolnością wśród ludzi tych, którzy cały czas są potępieni. I jeżeli człowiek nie przyjął Chrystusa do swego serca, nie upamiętał się, nie przyjął go jako swego Pana, jako swego Zbawiciela, nie trwa w Nim, nie ma pragnienia Jego, nie ma pragnienia pogłębiania swojego nowego życia, życia świętym życiem z Nim, to taki człowiek nie został zbawiony, wciąż jeszcze jest potępiony. I o tym samym mówi też Ewangelia Jana. Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. Kto we mnie wierzy, nie będzie sądzony, ale kto nie uwierzył, już jest osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Więc tu wyraźnie widać, że ten podział istnieje i jest wrogość. Powiedziane jest już w Księdze Mojżeszowej, Pan Bóg powiedział do węża, uczynię nieprzyjaźń między twoim potomstwem, a potomstwem kobiety. I ta nieprzyjaźń jest dzisiaj, jest ona widoczna, że jak Jezus powiedział w Ewangelii Jana też, że ludzie nienawidzą światłości, bo bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe, dlatego nie nienawidzą ciemności, nie zbliżają się nienawidzą światłości, nie zbliżają się do światłości, aby nie wyszło na jaw, że czynią źle. Więc dzisiaj jest tak, że wielu ludzi, którzy nas słuchają, którzy nas widzą, oglądają, to nie jest tak, że oni nie wiedzą. Nie wiedzą tego, że to jest prawda. Wielu ludzi doskonale sobie zdaje sprawę i wie, że to, co ludzie wierzący im mówią, jak żyją, w jaki sposób postępują, że to jest prawdziwe, że to jest prawda, ale oni po prostu trwają w swojej bezbożności, w swojej grzeszności, w swoim złem, bo cały świat tkwi złem, dlatego, bo po prostu tak chcą, tak wybrali, tak po prostu zadecydowali, że tak chcą żyć. I tutaj Jezus powiedział przypowieść o, nie przypowieść nawet, ale powiedział tą historię o bogaczu i Łazarzu i powiedział, że choćby ktoś z umarłych przyszedł na tą ziemię i świadczyłby ludziom żyjącym, to i tak ci bezbożni grzesznicy
którzy nie chcą się upamiętać i pokutować, i tak by nie pokutowali. Więc dzisiaj chciałem Cię pocieszyć. Dzisiaj chciałem Cię podnieść na duchu, zachęcić, pokrzepić, bracie i siostro. Podnieś głowę do góry, wznieś swoje ręce, zacznij chwalić Boga i cieszyć się swoim życiem z Nim. Zostaw to, że inni się nie nawracają, że oni inni nie chcą. Ty jedynie, co możesz zrobić, to im powiedzieć. Możesz pomodlić się o nich, o to, żeby Bóg tak naprawdę do nich przemawiał i zmiękczał ich serca. Ale nawet sam Pan Bóg nie przymusi nikogo do tego, żeby on przyjął Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Zobaczmy, bo przecież to Jezus powiedział, że to szatan przychodzi, by kraść, zażynać i wytracać. I on gwałtem działa. Ale Bóg nikogo nie zmusza. Bóg nikogo nie przymusza. On nigdy nie działa gwałtem. On zawsze łagodnie przekonuje. Ale jak ludzie nie chcą przyjąć, to on ich na siłę nie wywiera presji, nie przymusza ich do tego na siłę. Panu Bogu też nie zależało nigdy i nie zależy, żeby udowadniać ludziom swoje istnienie. Biblia mówi wyraźnie, że nawet przyroda, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament ogłasza dzieła rąk Jego. Noc nocy przekazuje słowa, a dzień dniowi podaje wiadomość. Nie są to słowa ludzi. Nie słychać ich po prostu brzmienia przez usta, ale po całej ziemi rozbrzmiewa ich głos i do krańców świata. Halleluja. To jest niesamowite. I tutaj list do Rzymian podkreśla, autor listu do Rzymian cytuje ten psalm, który przed chwilą powiedziałem, i mówi, że to, że jest ta właśnie ten cały porządek ustanowiony przez Boga, no bo przecież każdy jak popatrzy, to on widzi, że to same z siebie nie wzięło się. Każdy mądry człowiek, który myśli, zobaczy nawet na zwykły budynek, nawet na fundament budynku, nie wiem, na kanalizację, czy na cokolwiek, to nie wzięło się same z siebie, to musi mieć wszystko jakiegoś swojego twórcę, swojego projektanta, czy mosty, czy budynki, wieżowce, czy cokolwiek, po prostu. To jak to wszystko, co nas otacza, to wszystko tak funkcjonuje i gra ze sobą, te planety, słońce i ziemia. I to wszystko, co tak współgra ze sobą. Nawet jeden kwiatek, który jest gdzieś wyrasta, on wyrasta we właściwym czasie, o właściwej porze, zawsze o tej samej, tak samo wygląda. W tych samych miejscach rosną. I powiedziane jest, że kiedy ludzie staną kiedyś przed Bogiem, nie będą mieli żadnej wymówki na to, że oni nie słyszeli, nie wiedzieli, bo nawet gdyby im ktoś nie powiedział, to sama ta przyroda, same te otaczające nas wielkie Boże dzieła już tym ludziom mówią, i oni już przez to są przekonani o tym, że istnieje jakiś Bóg, którego warto by było szukać. Ale ludzie po prostu nie szukają, bo ludzie nie chcą. Gdzieś sobie wmawiają fałszywie i naiwnie, że oni mają przed samymi sobą, przed innymi, przed Bogiem wymówkę i argumenty, że nie wiedzą, nie słyszą, nie widzą. I kiedyś staną przed Bogiem i tą samą wymówkę powtórzą i Bóg będzie w to wierzył. Kochani, Bóg zna ludzkie serca. I właśnie to, że ludzie szukają tej wymówki, kiedy oni nie chcą przyjmować, widzą Ciebie, że Ty żyjesz w światłości, że żyjesz w miłości, że żyjesz w pokoju, w radości, kiedy oni widzą, to oni nie chcą przyjmować. Oni chcą tą winę zrzucić na tego, kto właśnie prezentuje życie z Bogiem. To prezentuje Ewangelii, kto im głosi, kto im świadczy, to jest dla nich tym świadectwem. Oni chcą znaleźć coś nie tak.
I często diabeł będzie takich ludzi używał. Nie musisz się uzbroić tym. Używał diabeł będzie takich ludzi. Przecież to Biblia też mówi, że ci, którzy są potępieni na tym świecie, no to jest może dla niektórych zabrzmi brutalnie, a to jest prawda Słowa Bożego. Że ojcem ich jest diabeł. Tak jest. To Jezus kiedyś powiedział do faryzeuszy, że wy mówicie, że macie ojca Abrahama, ale chociaż wy tak mówicie, to ojcem waszym jest diabeł, ponieważ wy chcecie i wy chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Tak jest. I dzisiaj jest tak samo. Ci, którzy są potępieni na tym świecie, ci, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, stoją często w oporze i takich ludzi Biblia określa jako dzieci diabła. To jest, może brzmi to dosyć mocno, ale to jest po prostu coś, o czym mówi Biblia. Biblia mówi, że właśnie ojcem ludzi, którzy, Jezus to powiedział, jeszcze raz powiem do faryzeuszy, ojcem waszym jest diabeł. I ci wszyscy, którzy dzisiaj odrzucają Boga świadomie, to tylko dlatego, że ojcem jest diabeł. Ale to nie znaczy, że ktoś nie może przyjść do Boga. Wszyscy, którzy żyją na tej ziemi, którzy przychodzą do Boga, przyjmują Jezusa Chrystusa i przyjmą prawdziwie, nie powierzchownie, ale prawdziwie Jego jako swego Pana i Zbawiciela, będą pokutować, będą zapragną Chrystusa całym sercem, Jego naśladować, za Nim iść, zostawiając swoje życie dla siebie, ale pójdą za Jezusem. Prawdziwie zostaną zrodzeni na nowo. Nie tylko poprzez nachodzenie do Kościoła, ale zrodzeni prawdziwie będą z Ducha Świętego. Będą nazwani Bożymi dziećmi. I każdy człowiek, który jeszcze nie przyjął, jeszcze jest w miejscu, które nazywa się miejscem potępienia. Każdy człowiek ma tą możliwość przyjść. Ale Bóg nie ma zamiaru i nie ma takiej po prostu takiego pragnienia udowadniać komuś cokolwiek. Bóg jakby chciał, on by zrobił jakiś jeden cud, stąpiłby, cały świat mógłby go zobaczyć w jednej chwili. Ale wtedy by wszyscy musieli w niego uwierzyć, bo nie mieliby wyjścia. Ale Bóg nie chce takiego czegoś. On chce, żeby ludzie uwierzyli i poszli za Jezusem dlatego, że oni Go kochają, oni Go pragną, oni rzeczywiście tego chcą, a nie muszą. Także dzisiaj chciałem Cię pocieszyć, podnieść na duchu, jeszcze raz powiedzieć, spuentować, pokrzepić. Jeżeli głosisz Ewangelię, mówisz ludziom, jeżeli jesteś świadkiem Jezusa Chrystusa, modlisz się, czytasz Słowo Boże, trwasz w Nim, żyjesz życiem świętym i nie widzisz tego, że chciałbyś, żeby ludzie, którzy Cię otaczają w pracy, w szkole, gdziekolwiek, żeby oni po prostu w końcu się nawrócili i jeżeli może czujesz jakoś taki smutek z powodu tego, że oni się nie nawracają, takie poczucie winy, czy nawet takie brzemię oskarżenia, potępienia, nie, to nie jest coś, co Bóg robi. To diabeł chce Cię obarczyć tym, tą odpowiedzialnością za to, ale prawdziwie odpowiedzialni za swoje zbawienie są ludzie. Każdy z osobna. Nikt za nikogo nie będzie sprawę przed Bogiem zdawał. Każdy z osobna zda sprawę przed Bogiem. Do każdego należy wybór. Każdy może dziś zadecydować i przyjść do Jezusa i stać się człowiekiem zbawionym, albo stać ciągle w miejscu potępienia, w miejscu nad każdym człowiekiem niezbawionym ciąży gniew Boży. To zależy tylko i wyłącznie od każdego człowieka. Pozdrawiam Cię serdecznie, bracie i siostro. Niech Bóg Ciebie błogosławi. Ciesz się, raduj się, żyj wolności. A kto się brudzi, niechaj się brudzi dalej. Kto grzeszy, niech grzeszy dalej, Biblia mówi. A kto się uświęca, niech dalej się uświęca. Tak jest. A kto
A kto pragnie Boga, niech jeszcze więcej zapragnie i cieszy się i raduje Jego zbawieniem. Amen.